Witam Państwa w magazynie Kwalifikacje dla Każdego. To program, w którym mówić będziemy o tym, że na rozwój warto stawiać przez całe nasze życie. Pokażemy także, jak bez względu na wiek uaktualniać posiadane umiejętności, uzupełniać wiedzę oraz nabywać nowe kompetencje, bo przecież uczymy się przez całe nasze życie. A dziś powiemy o tym, dlaczego warto budować swoje portfolio poprzez doszkalanie się i uzyskiwanie certyfikatów potwierdzających nasze kwalifikacje. Budowanie portfolio, zbieranie dokumentów potwierdzających różne formy uczenia się, gromadzenie różnych doświadczeń zawodowych jest zawsze korzystne, niezależnie czy mówimy o uczeniu się przez całe życie, czy o ramach kwalifikacji zawodowej. Każde poświadczenie uczenia się, czy to jest mały, czy większy kurs, czy to jest nawet nieukończona szkoła, czy świadectwa pracy w określonym miejscu, one na każdym etapie budowania kariery edukacyjno-zawodowej, one mogą się okazać ważne. Elastyczność systemu uczenia się, dochodzenia do kwalifikacji pozwala na zaliczanie tych efektów uczenia się, które ktoś już zdobył i w związku z tym nie musi ich dublować, powtarzać. Jak więc profesjonalnie budować portfolio? To jest dylemat, który mają wszyscy profesjonaliści. Najlepiej zacząć już w szkole średniej i na studiach, czyli brać różnego rodzaju praktyki, ćwiczyć różne rzeczy, żeby dać się poznać różnym ludziom i samemu zobaczyć, jakie mam talenty, co mnie w życiu kręci i żeby nabrać troszeczkę takiej elastyczności. Czyli pierwszą podstawową rzeczą jest to, żeby zacząć odpowiednio wcześnie. Drugą rzeczą bardzo ważną jest to, żeby to dokumentować. Każda praktyka, każde szkolenie, każdy certyfikat, mieć swoją teczkę albo papierową, albo elektroniczną, żeby to nie wyparowało. Instytucją, która dla systemu oświaty jest tą instytucją walidującą i certyfikującą, są okręgowe komisje egzaminacyjne. Czyli to jest miejsce, w którym należałoby zgłaszać się po to, żeby potwierdzić kompetencje posiadane i uzyskać świadectwo potwierdzające te kwalifikacje. Dzisiaj każdy z nas, każdy profesjonalista w swoim życiu ma przynajmniej 5 do 11 różnych zawodów. Nie tylko firm, ale również i zawodów. W związku z czym to, co jest istotne przy zdobywaniu kompetencji, to mieć takie przekonanie, że potrafię każdy z nich się nauczyć. Czyli ważną jest rzeczą, żeby nie przymarzać, tak mówiąc trochę kolokwialnie, do jednych kompetencji, do jednych umiejętności, tylko mieć świadomość, że przez tych pierwszych kilkanaście lat kariery będziemy wykonywali 5, 6, 7 różnych zawodów, zanim znajdziemy to, co nas tak naprawdę kręci. Wszystkie te dotychczasowe kompetencje nam się zazwyczaj przydają. A naszymi gośćmi są Aleksandra Lejk z Instytutu Badań Edukacyjnych i Ewa Bodzińska-Guzik z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Witam Panie serdecznie. Jak widzieliśmy w felietonie, budowaniem naszego portfolio powinniśmy zacząć już zajmować się na studiach. Na co powinniśmy szczególną uwagę zwrócić na tym etapie jego tworzenia? Myślę, że ja sobie pozwolę na drobną dygresję. Portfolio możemy już budować w momencie, albo dla nas mogą budować rodzice, kiedy jesteśmy w przedszkolu. I myślę, że możemy odczarować to portfolio, bo jest to pewien rodzaj teczki, tak, w której kiedy jesteśmy mali, zbieramy swoje prace artystyczne, rysunki, a później, kiedy jesteśmy więksi, zbieramy po prostu wytwory tego, czego nauczyliśmy się, tego, co robimy w pracy i musimy mieć na to baczną uwagę, żeby te rzeczy mogły być później wykorzystywane na przykład w przyszłym staraniu się o pracę albo planowanie swojego rozwoju zawodowego. To może dodam, że budowanie portfolio to oczywiście nie jest tylko i wyłącznie wysiłek własny, tak, ale wymaga on wsparcia, czy to nauczycieli, czy to doradców i to tak samo dotyczy czy to uczniów szkół podstawowych, w przypadku których oczywiście to wsparcie jest dużo bardziej istotne, jak i osób dorosłych, tak, ponieważ portfolio ma pokazywać nie tylko to, jakie ukończyliśmy kursy, jakie uczyliśmy szkoły, ale także jakie zdobyliśmy kompetencje. Także wymaga pewnej pogłębionej refleksji na temat tego, czego rzeczywiście się nauczyliśmy i jak to możemy pokazać. I powinniśmy dalej ten swój rozwój w przyszłości również konsekwentnie planować i realizować?
Portfolio, myślę, jest bardzo dobrym narzędziem do takiego planowania rozwoju zawodowego, ponieważ pozwala nam rzeczywiście dokonać tą refleksję, tej refleksji na temat tego, co umiemy. I przy współpracy z doradcą, przede wszystkim z doradcą, ale także z nauczycielem, możemy zastanawiać się nad tym, w jakim kierunku możemy i powinniśmy pójść z tym, co mamy już w zanadrzu. Tym bardziej, że rynek pracy cały czas dynamicznie się zmienia. My sami czasem nie potrafimy z dystansem na siebie spojrzeć. Wspomniały Panie o doradztwie. Gdzie szukać tego profesjonalnego doradztwa zawodowego? W wielu miejscach o takim profesjonalnym doradztwie możemy usłyszeć, począwszy od szkoły gimnazjalnej, gdzie możemy spotkać się z doradcą, a jeżeli nie ma w danej szkole doradcy, to możemy skorzystać z poradni psychologiczno-pedagogicznych. Możemy pójść do ochotniczych chówców pracy, gdzie też są zatrudnieni doradcy zawodowi, w akademickich biurach karier, w centrach informacji i planowania kariery zawodowej, w Wojewódzkim Urzędzie Pracy, w każdym właściwie Wojewódzkim Urzędzie Pracy i też oczywiście w powiatowych urzędach pracy. Wszędzie tam możemy spotkać doradcę. Spójrzmy teraz na portfolio z punktu widzenia pracodawcy. Na co pracodawca przede wszystkim zwraca uwagę, jak budować to portfolio tak, by było atrakcyjne właśnie dla pracodawcy. Więc myślę, że warto tutaj podkreślić, czym różni się portfolio od takiego znanego wszystkim narzędzia, jakim jest po prostu CV. Tak? W CV mamy przede wszystkim informacje o ukończonych szkołach, kursach, certyfikatach, które zdobyliśmy. Natomiast ideą portfolio jest wskazywanie kompetencji, które rzeczywiście posiadamy, umiejętności, których się nauczyliśmy, niezależnie od tego, czy nauczyliśmy się ich w określonej szkole albo na kursie. I na udowadnianiu tychże kompetencji poprzez właśnie, tak, odwołując się do tego małego dziecka, przez rysunki, tak, które w takiej teczce rodzice mogą zbierać. Już w przypadku osoby dorosłej to mogą być wszelkie próbki pracy, efekty projektów. To może być też rodzaj refleksji na temat swojego życia zawodowego, aktywności wolontariackiej, czy też różnych aktywności w sferze życia osobistego i prywatnego. I taka teczka, w której zbieramy wszystkie te dowody, jest dobrą podstawą do tego, żeby opracować takie portfolio już pod kątem określonego pracodawcy i jego wymagań. Dlatego pracodawcy będzie to informacja rzeczywiście o kompetencjach, a nie tylko informacja o ukończonych szkołach, kursach i posiadanych certyfikatach, która może być mało wiarygodną podstawą do stwierdzenia, czy ta osoba posiada rzeczywiście wymagane umiejętności. W naszym programie dużo mówimy o polskiej ramie kwalifikacji. W jaki sposób ona pomoże w udowadnianiu naszych kompetencji? Przede wszystkim w ramach prac nad systemem kwalifikacji, którego elementem jest Polska Rama Kwalifikacji, kładziony jest nacisk na myślenie w kategoriach kompetencji, efektów uczenia się, wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych, które nie muszą być wcale powiązane ze sposobem uczenia się. I to jest podstawa wszystkich rozwiązań i narzędzi opracowywanych związanych z Polską Ramą Kwalifikacji. Jednym z takich narzędzi, które wspomaga w rozpoznawaniu i potwierdzaniu kompetencji, jest chociażby bilans kwalifikacji. Czyli wniosek z tego, kończąc naszą rozmowę i podsumowując nasze spotkanie, jest taki, że właściwie musimy o tej dobrej pracy zawodowej, o tym, by podejmować ciekawe wyzwania zawodowe, myśleć już od najmłodszych lat. Właściwie powinni już myśleć o tym rodzice naszych dzieci, a my pogodzić się z tym, że będziemy się uczyć przez całe nasze życie. Czy tak? Myślę, że tak. I pamiętać o tym, że doradztwo zawodowe to jest kwestia takiego doradztwa całożyciowego, kiedy bardziej zwracamy uwagę na to, aby uczyć ludzi, jak planować, jak wyznaczać cele, jak być odpowiedzialnym, nie wiem, jak współpracować. To na takie elementy należy zwracać uwagę. Bardzo dziękuję Paniom za rozmowę i za spotkanie. Dziękujemy. To już wszystko w naszym dzisiejszym programie, a na koniec kilka porad, by zawsze móc podejmować coraz to nowsze i ciekawsze wyzwania zawodowe. Już dziś zacznij budować swoje portfolio. Korzystaj z nowoczesnego doradztwa zawodowego. Ucz się przez całe życie. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.